Marzenia się spełniają. Dostaliśmy prezent na miarę naszych potrzeb. To jest naprawdę rozwiązanie wielu naszych problemów i dzięki temu właśnie prezentowi, dzięki samochodowi przekazanemu za pośrednictwem pana prezydenta przez zakład komunalny, będziemy mogli jeszcze lepiej pomagać naszym podopiecznym, ale już teraz w środowisku ich naturalnego życia. Prezent, mam nadzieję, spełni oczekiwania, bo sama fundacja mówiła o tym, że szuka małego miejskiego auta, który mogłaby poruszać się, przewozić również podopiecznych od czasu do czasu, bardzo potrzebne, które nie mieli pieniędzy. Zakład komunalny, który należy do miasta, ma w swoich zasobach takie fantastyczne autko Skodę, klimatyzowaną, dobrze wyposażoną i która się wszędzie zmieści, więc postanowiliśmy odpowiedzieć na propozycję fundacji, przekazać im takie auto zupełnie bezpłatnie. Myślę, że teraz będzie on cieszył już opiekunów i podopiecznych fundacji. Ten właśnie prezent umożliwi nam szybsze, bardziej intensywne wsparcie, bardziej celowane, jakby takie, no przede wszystkim dużo bardziej sprawnie udzielane, ponieważ nie będziemy musieli tracić czas na dojazdy, na przykład komunikacją miejską. Ta fundacja jednorogów bez wsparcia, wsparcia miasta, wsparcia darczyńców nie istniałaby. Przekazujemy środki finansowe na niektóre z zajęć, które prowadzone są w fundacji, ale również wspierają fundacje miejskie, jednostki, zakłady, również firmy, bo zakład komunalny, czy WIG, czy ECO, to są spółki miejskie, które wspierają fundację. I swego czasu również, bodajże 2 lata temu, przekazywaliśmy na własność budynki miejskie, w których mieści się siedziba fundacji, w której wykonywane są zabiegi pomocy, opieki wykonywane przez fundację. Więc jest to współpraca wieloletnia. Ja mam przyjemność ją kontynuować i robię to z wielką satysfakcją, bo naprawdę pomagamy ludziom wyjątkowym, którzy czynią tak wiele dobra, że tylko się cieszyć, że możemy im pomagać. Przekonaliśmy już społeczeństwo, że są osoby niepełnosprawne i że niepełnosprawność może przyjść w nieoczekiwanym momencie i każdy z nas jest bardzo blisko tej drugiej strony. Przekonaliśmy urzędy. Tego nie było nigdy, żeby urząd podarował fundacji samochód. My tego doświadczyliśmy dzisiaj. Oczekujemy na pewno, że postrzeganie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w pracach, w przedsiębiorstwach będzie lepsze niż jest dotychczas i że w Opolu powstanie dom, w którym dom ze specjalnym programem terapeutycznym, w którym osoby niepełnosprawne mogą się starzeć i wspólnie dożywać ostatnich lat, bo jak na razie to one są umieszczane w domach opieki poza Opolem i odchodzą stąd, umierają, dlatego że są wyrwane z tego społeczeństwa blisko siebie, ze sąsiadów, z kolegów, koleżanek. Są gdzieś tam przeniesione i to jest naprawdę przykre. W Opolu potrzebny jest taki dom.